Mam kolegę lekarza, któregoś razu zadzwonił do mnie i powiedział, że zaprasza mnie na wycieczkę do Nowego Jorku. On był taki lekarz, który jeździł na różne sympozja medyczne. Jego żona się wypięła na te sympozjum, powiedziała, a jedź sobie sam. No to on powiedział, mam wolne miejsce opłacone. Dzwoni do mnie i mówię, cholera, no pewnie, że jadę. No i pojechaliśmy. Chodziłem po tym Nowym Jorku. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty zwiedziliśmy ten Nowy Jork. I w pewnym momencie ja mówię, chodź, wiesz co? Musimy pójść jeszcze World Trade Center zobaczyć. Ja mówię, ale po co? Co ty tam? Te budynki stoją. Ja mówię, chodź, zaciągnąłem go na siłę, on tam się opierał. No i pojechaliśmy do tego World Trade Center, zwiedziliśmy. Potem za kilka miesięcy dzwoni i mówi, Boże, jak ja ci dziękuję. Właśnie te budynki się zawaliły.